futbolu. Piłkarze Ekstraklasy rozegrali trzecią serię spotkań. Mecz Widzewa w białych strojach ze Stomilem Olsztyn był dla mistrzów Polski ostatnim sprawdzianem przed potyczką z Brøndby Kopenhaga. Łodzianie rozpoczęli bez kontuzjowanych Michalczuka i Czerwca. Jednak jak się wydawało, nie powinno mieć to wpływu na grę gospodarzy. Po raz pierwszy w tym sezonie Widzewiakom udało się szybko strzelić bramkę. Można było się spodziewać, że nie powtórzy się scenariusz z dwóch pierwszych ligowych spotkań, kiedy to Łodzianie remisując atakowali non-stop, a przeciwnicy ograniczali się do sporadycznych kontrataków. Ostre strzelanie mistrzów Polski rozpoczął Marek Citko. Po dośrodkowaniu Michalskiego strzelił Dębiński, piłka wypadła z rąk Sidorczukowi, a Citko tylko na to czekał. W 12 minucie Widzew objął prowadzenie 1-0. Strata gola nie wpłynęła jednak na zmianę sposobu gry gości. Olsztynianie prezentowali się w Łodzi bardzo blado i z wyjątkiem poprawnie grającego Kaczmarczyka nie przypominali piłkarzy występujących na co dzień w pierwszej lidze piłki nożnej. Widzewiacy dominowali zdecydowanie i raz po raz dochodziło do zamieszania pod bramką Sidorczuka. Tego najbardziej doświadczonego zawodnika Stomilu, mającego za sobą 192 występy ligowe, starali się pokonać przede wszystkim Majak, Citko, Koniarek i Dębiński. Do przerwy jednak szczęście było po stronie 29-letniego Sidorczuka, który wpuścił tylko jedną bramkę, a z większości opresji wychodził obronną ręką. I kolejna dobra akcja Widzewiaków. W tym meczu Widzewiacy przede wszystkim atakowali prawą stroną boiska. Bardzo aktywnie grali Szymkowiak i Citko. Dośrodkowanie i strzał głową Jacka Dębińskiego o metr mija bramkę Sidorczuka. I znów akcja prawą stroną piłkarzy mistrzów Polski. Sławomir Majak przepięknie uderzył z woleja, ale Sidorczuk po raz kolejny dobrze interweniował. Niezadowolony z gry swoich podopiecznych Jerzy Masztaler pierwszej zmiany dokonał już w 35 minucie spotkania. Za Nowaka wszedł na plac Daniel Dyluś. Ten filigranowy zdobywca dwóch bramek w zwycięskim meczu Stomilu ze Śląskiem Wrocław. Zmiana wniosła trochę ożywienia w szeregi gości. Piłkarze Stomilu dwukrotnie zmusili do interwencji Macieja Szczęsnego, ale to było wszystko, na co ich było stać w sobotnim meczu. Maciej Szczęsny silne strzały Czerszewskiego i Dylusia pewnie obronił i po 45 minutach Widzew wprowadził ze Stomilem 1-0. Po przerwie trener Stomilu Jerzy Masztaler, brat byłego reprezentacyjnego piłkarza, desygnował do gry jeszcze jednego napastnika, czarnoskórego Suma Kwodę, który przyjechał do Polski z Gwinei Równikowej. Jednak to nie goście, a Widzewiacy zdobywali kolejne bramki. Po akcji prawą stroną boiska i dośrodkowaniu Marka Citki, co za chwilę zobaczymy, pierwszego gola w barwach Widzewa zdobył pozyskany z poznańskiego Lecha Jacek Dębiński. W 50 minucie Widzew prowadził 2-0. Przy pierwszym golu asystował Dębiński, a strzelał Citko. Tym razem role się odwróciły. Kibice nie usiedli jeszcze po zdobyciu drugiej bramki, a było już 3-0. Wszystko rozpoczęło się od celnego podania Majaka i dośrodkowania Rafała Siadaczki. Zamieszanie wykorzystał najlepiej czujący się w takich sytuacjach Marek Koniarek. To pierwszy gol w tym sezonie króla strzelców polskiej ligi. Po 6 minutach gry w drugiej połowie Sidorczuk szalał, zdenerwowany nieporadnością swoich obrońców, a Widzewiacy w dalszym ciągu atakowali. W 53 minucie przeprowadzili kolejną kapitalną akcję. Za chwilę to zobaczymy i jeszcze radość 5-tysięcznej publiczności. Atak pozycyjny próbowali rozegrać piłkarze Stomilu. Jednak ich zapędy ostudził Tomasz Łapiński udanym ślizgiem, inicjując akcję Widzewiaków. Piłka trafiła do Sławomira Majaka, ten się chwilę rozejrzał, odegrał do Mirosława Szymkowiaka, ten z pierwszej piłki do Marka Citki. Dobre dośrodkowanie, Jacek Dębiński położył już Sidorczuka, zagrał na pole bramkowe i Marek Koniarek z metra nie strzelił. Jak tego nie zrobił, zostanie to chyba na zawsze słodką tajemnicą Marka Koniarka. Jeszcze raz ta sytuacja. W drugiej połowie trener Smuda dokonał dwóch zmian. Siadaczkę zastąpił Szarpak, a Citkę Marek Zając. Szczególnie ten drugi sobotni występ może traktować za niezwykle udany. Pozyskany z trzecioligowego startu łódzki zawodnik nie czuje na boisku respektu. Gra ambitnie w defensywie i odważnie w ataku. Właśnie po akcji prawą stroną Zająca swoją drugą, a czwartą bramkę dla Widzewiaków zdobył Jacek Dębiński.
W 80. minucie łódzki napastnik ustalił wynik spotkania. Choć gdyby nie błędna decyzja sędziującego ten mecz Ryszarda Rembilasa z Krakowa, mogło być 5-0. W 82. minucie sędzia nie zauważył faulu na Majaku. Choć trzeba przyznać, że zawodnik Widzewa był faulowany przed linią pola karnego, także rzutu karnego raczej być nie mogło. Widzewiacy po bramkach Citki Koniarka oraz dwóch Jacka Dębińskiego odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, pokonując Stomil Olsztyn 4-0.